Za nami już prawie 2 miesiące piłkarskiej rywalizacji i 7 rozegranych kolejek. Nie ma jednak mowy o zmęczeniu materiału, jest wola walki i wielkie sportowe emocje. Drużyny zbierają siły na godną drugą połowę, bo ku końcowi zbliżają się rozgrywki powiatowej halowej Ligi Piłki Nożnej, której głównym organizatorem jest Zakład Sportu, Kultury i Turystyki gminy Kościerzyna. W sezonie zimowym hale sportowe w Kościerzynie, Wielkim Klinczu i Skorzewie stają się areną zażartych piłkarskich bitew. Halówka to sportowa propozycja, która nie traci na popularności, a wręcz przeciwnie. W tym sezonie rywalizuje po 8 zespołów w pierwszej i drugiej lidze oraz 12 w trzeciej. W większości są to drużyny z powiatu kościerskiego, ale jeżeli już chodzi o samych zawodników, to są też zawodnicy i z powiatu kartuskiego, bytowskiego. No, po prostu sama nazwa drużyny jest, czy tam miejsce, z którego drużyna pochodzi, jest tutaj najczęściej z powiatu kościerskiego, natomiast zawodnicy, można stwierdzić, że przyjeżdżają z tego województwa. Czy są też nowe drużyny, kto debiutuje w tym sezonie? Tak, w tym roku mamy 4 nowe zespoły. Jeden zespół KS Rodzice z Skorzewo, który występuje w drugiej lidze i 3 zespoły, które występują w trzeciej lidze. Weekendowe spotkania sędziowane są przez arbitrów z Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W 20-minutowych połowach mieści się sporo spektakularnych akcji, którym towarzyszą wielkie emocje. Aktualne wyniki oraz udokumentowane wybuchy radości ze zwycięstw zobaczyć można na facebookowym profilu Halówka Kościerzyna. W tym roku skupiliśmy się typowo na Facebooku i tam najwięcej tam praktycznie wszystkie informacje zamieszczamy. I też w tym roku wyszliśmy z taką inicjatywą, organizujemy konkursy dla wszystkich sympatyków, dla zawodników, dla kibiców Halówki Kościerzyna, gdzie mają szansę też jakieś nasze lokalne firmy tutaj wesprzeć w postaci właśnie różnych nagród. Od początku sezonu padło już 666 goli, 174 w pierwszej lidze, 153 w drugiej i aż 339 w trzeciej. Najwięcej trafień, aż 18, zapisał na swoim koncie Rafał Topka z drużyny Cygany. Po 7 kolejkach nastąpiło podzielenie pierwszej i drugiej ligi na 2 grupy, grupę mistrzowską, grupę spadkową. W pierwszej lidze 2 pierwsze zespoły zgromadziły po 18 punktów i mają 5 punktów przewagi nad trzecim zespołem i myślę, że między sobą rozstrzygną o to, kto wygra pierwszą ligę. W drugiej lidze, w grupie mistrzowskiej 4 zespoły mają bardzo małą już różnicę punktów, gdzie do ostatniej kolejki na pewno będą walczyć o mistrzostwo. A w trzeciej lidze na tą chwilę sytuacja wygląda tak, że nawet 6-7 zespołów liczy się cały czas o walce o to pierwsze miejsce, o właściwie pierwsze 2 miejsca, które są premiowane awansem do drugiej ligi. Podsumowanie Halówki już w lutym. Wtedy też poznamy zwycięzców oraz najlepszych strzelców i bramkarzy każdej z lig. Przekonamy się również, kto awansuje, a kto zaliczy spadek. Pewne jest już, że dojdzie do zmiany lidera, którym 5 razy z rzędu był Leśny Dworek. Najbliżej wygranej są w tym momencie zespoły Stal Speed Wieżyca Stara Kiszewa oraz FD Invest Campus Reklamy.